Tony, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drakpaka. I jak widzicie, troszeczkę się między odcinkami połamałem. Jak widzicie, mój kamper też nie jest w idealnym stanie. I tak, teraz macie zagadkę, co się stało z tym kamperem? Uwaga, odpowiedź A: przyszedł wredny Smurf i rozwalił wszystko, bo jest wredny. B: dealer rozwalił to laki blokami. Możecie teraz kliknąć odpowiedź i dowiedzieć się. Ja teraz nic nie powiem, nie podpowiem, nic nie podpowiem, więc kliknijcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć. I tak, w związku z tym, że wszystko mi się rozwaliło, to też straciłem moje cenne zapasy narkotyków. I jak widzicie, to są wszystkie rzeczy, które mam obecnie na serwerze. Mam też paczuszkę od Batmana, w której jest to coś. To jest Poke Wallet. Domyślam się, że to jest coś związanego z Pokemonami. Napiszcie, jeżeli możecie, co to, do czego do czego to służy ten Poke Wallet. Bo ja nie mam tego pojęcia, szczerze mówiąc, w ogóle coś mi się dzieje z głosem, trochę przez to, że przed chwilą darłem ryja. Nieważne. I tak, w związku z tym, że nie mam żadnych narkotyków, a to przecież jest moja główne zajęcie na serwerze, to musimy ogarnąć narkotyki. I mam pomysł, co zrobimy. Słuchajcie, zadzwonimy do mojego starego ziomka ziob i za chwilę za chwilę to zrobimy. I napiszcie mi też w komentarzu teraz, w tym momencie możecie napisać, co zrobić z tym kamperem. Czy go zniszczyć, zrobić od nowa, czy go nareperować, co zrobić, napiszcie w tym momencie. To nie jest chyba dla was problem. I tak, też dużym problemem jest to, że tutaj jest taki fajny bedrock, właściwie nie fajny. I nie za bardzo wiem, co mogę zrobić z nim. Chyba będę się kształt zabudować. Nie wiem, zobaczymy. Cześć, zio! Cześć, dealer, kurde, kopę lat. Nie słyszałem cię od czasów. Okej, zio, słuchaj, bo teraz się narobiło rzeczy. Nie wiem, czy ty wiesz, gdzie ja jestem. Teraz jestem na Drollcaster World. No nieważne, posłuchaj, zio. Nie gadaliśmy od dawna, wiem, ale mam do ciebie prośbę. Czy mógłbyś zrobić małą przysługę dla mnie? Coś przesłać małego, wiesz chyba o co chodzi, nie? Nie ma sprawy, naprawdę. Za ile minut chcesz się tego spodziewać i gdzie mam to zrzucać dokładnie? Znaczy mówimy o tym samym, tak? Mówimy o tym samym. Okej, dobra. To zio, słuchaj, nie wiem, czy masz moje koordynacje, tam ci wysłałem chyba przed chwilą. Okej, masz, zostałeś? Tak, namierzam cię. Cześć, zjem komórkę jedną, mam dwie. No, no, śmiało, o fakt, zatrwałem. Dobra, widzę cię. Widzisz mnie na mapce, widzę tak? Cię, na pewno? Na GPS-ie? Satelity na ciebie, no. Na Drollcaster P. Dobra. Okej, to jak coś, to zrzuć i napisz mi, wydaj znać, kiedy będzie, okej? Okay? Okej, powinno być za parę minut, już wysłałem sygnał do wysłania. Okej, więc za parę minut dostaniemy dobrą dawkę dragów i będziemy musieli odebrać. Do końca wiem, jak to zio precyzyjnie zrzuci, zobaczymy za chwilę. Póki co musimy troszeczkę ogarnąć nasz ekwipunek, myślę, ponieważ jak widzicie, doszło mnóstwo modów, chociaż nie, tego jeszcze nie widzicie, ale doszło mnóstwo modów. Jak widzicie, doszedł taki śmieszny pasek, to jest pasek z pragnienia. I musimy co chwilę pić wodę, na szczęście mam przy sobie wodę. I tak, odłożymy może zbędne rzeczy, których nie potrzebujemy na pewno do odebrania narkotyków. Jak widzicie, tu wszystko jest pełno randomowych rzeczy, ponieważ troszeczkę chodziłem po świecie. Jak coś, te diamenty, to nie jest cheatów, to jest tego prezentu od Kajka. O nim więcej nie będę mówić teraz, ponieważ... Bo nieważne, kto chciałem temat się zorientował. Okej, więc wszystko tu mam ogarnięte, chyba tych rzeczy nie potrzebujemy. Zbroja też jest ogarnięta i też jakby ktoś wiedział, co się stało z moim skinem w tej nowej parce modu, to też byłbym wdzięczny, gdyby napisał, ponieważ cały jestem połamany i... To nie wygląda jak Delek, nie? To nie wygląda jak Dilerek, chyba. Tak nie wyglądam, przynajmniej nie powinienem. Okej, więc wszystko jest ogarnięte i... Halo, Diler, słyszysz mnie? Jesteś tam? No, jestem. Wysłałem przesyłkę, powinna przelatywać właśnie. Widzę, już leci na dom handla. Dobra, to w ten kierunku iść, tak? Tam będą w drogi? Tak, kieruj się za nim, powinien przelecieć gdzieś koło tego dungeonu wielkiego. Okej, dobra, już mi zniknął z pola widzenia, dobra, zaraz tam polecimy. To się więc poinstruuj, okej? Dokładnie jak tam lecieć, bo nie wiem. No cały czas na południe się kieruj. Okej, dobra, idę. Nie wiem, czy masz teraz wszystko na żywo, idę u ciebie? Dobrze jest? Tak, widzę wszystko na żywo, podgląd satelity. Okej, dobra, to jestem obok handla już. Bo już wszystko zmieniło na tej parce nowej, serio. Szałuj, że nie widzisz zio tego, bardzo fajnie, polecam. Ha. Dobra, zio, wchodzę teraz do tunelu Sida jak coś. To jest chyba tunel Sida, tak mi się wydaje, on to budował. Nie mam pojęcia, co to jest. Tak, tunel Sida, dobra, okej, zio, dobra. O, widzę dungeon, to powinieneś wiedzieć, co to jest, no nie? Widzisz tak, to na to jest dungeon, teraz staraj się trochę bardziej na zachód skierować. Czyli jak idziesz w stronę dungeonu, patrz na lewo. Tak, widzę, gdzie... Okej, dobra, idę wzdłuż ścieżki po prostu, mogłeś tak powiedzieć, o. Tak jest wygodniej znacznie, ty nie umiesz, Houston. Okay. No i teraz powinieneś zejść gdzieś na... bardziej... Jeszcze bardziej? Bardziej zboczyć ze ścieżki na lewo? W sumie nie, idź cały czas ścieżką, przejdziesz przez most i dalej będziesz musiał wyjść na taki cypel, na taki półwysep odstający. Cypel, dobra, to idę mostem. Nice. Okej, serio, tak mi ratujesz dupę, bo nie miałbym nic, serio, już nie miałbym żadnego towaru, nic by nikt nie mógł kupić u mnie, serio. Naprawdę nie ma sprawy, można mnie liczyć. Okej, to gdzieś tutaj?
Bo jestem na... Trochę jeszcze dalej na zachód musisz się udać. Na zachód. Boże, czy ja wiedział, gdzie jest zachód, że naprawdę tak mówisz? Lewo, no, prawo, myślę, to są teraz prostsze mi. Idź cały czas prosto w stronę słońca zachodzącego. I teraz właśnie... musisz na północ, na północ. I tak jakbyś do domu się kierował. Aha, okej, okay, to tutaj. A lewo... Jeszcze nie tutaj. Teraz jeszcze bardziej na wschód teraz i na północ. Na wschód, Boże, to jest takie dziwne. A nie ten cypel. Nie ten cypel? Który cypel? Ten cypel? Nie, to nie ten cypel. Nie, drugi cypel. To jest jakiś domek. Bliżej mostu. A, Boże, no to mogłeś mówić od początku, że to jest obok mostu. Dobra. Jest ducha, dobrze, idę. Czy napiję się w ogóle, bo zmienili nam paczkę modów, co za halictwo. Dobra, to jest to, to jest to, to jest to. I jak to powinno wyglądać, bo nie widzę nic póki co. Powinno leżeć skrzynia. A, mam. To jest to. Okej, okay, dzięki za kontakt. No, nie ma sprawy. Do usłyszenia, dzięki stary. No, cześć. Okej, okay, no to zobaczymy, co nam ziomalus przygotował. I to jest ta skrzyneczka i... The fuck? To są jakieś śrumsy. Czekajcie, zaraz z nimi dojdzie do końca. Co to ma być? Tego nie znałem. Nie powiem. Czekajcie. Zio, jesteś? Zio? Jestem. Słuchaj, co są za śrumsy? To nie są jakieś pigułki? To jest nowy towar, stary, wprost z Brazylii sprowadzony. I powiedz, że przebije to wszystko, co dotychczas znałem. Powiedz to. Przebije wszystko, co dotychczas tak miałeś, dostawałeś. Okej. Okay. Okej, okay, tyle mi wystarczy. Dobra, zio, wielkie dzięki. To jak stary, po prostu to wrzeć, czy jak? Co zrobić z tym? A sam spróbuj cokolwiek z tym zrobić. Okej, okay, dobra, zio, więc wielkie dzięki, stary, jeszcze raz za to i do usłyszenia, stary, więc jak coś nie to... Nie ma sprawy, cześć. Jakbyś coś potrzebował ode mnie, to też daj znać, to wiesz, okay, coś tam się zawsze możemy zgadać. Okej, okay, więc trzymaj się, cześć. No, na razie. Tu bał się Seed. Okej, Seed, fajnie, że dałeś znać, że tu się bałeś. Ja się w ogóle nie boję. W ogóle nie jest straszne, to jest tylko... Tylko nos, kto się boi nas, tylko granicy boją się nas chyba. Okej, okay, więc tak, mamy nowy towar Dzio i teraz jest tylko problem, że musimy wszystkim na serwerze dać znać, że mamy nowy towar i potrzebujemy kogoś do testu, więc jak możecie, powiedzcie wszystkim, słuchajcie, że mamy nowy towar i szukam kogoś do testowania, ponieważ mamy, słuchajcie, mamy brązowe szrumsy i czerwone szrumsy, to są chyba takie grzybki, więc jak coś, jest to na pewno ostre i ja sam boję się tego brać, więc szukajmy kogoś do testowania, więc napiszcie wszystkim, że są nowe szrumsy i mamy nowy towar. I tak w sumie, i napiszcie to, co was prosiłem na tym odcinku, czyli co zrobić z tym bedrockiem, co zrobić z tym domkiem generalnie. Okej, okay, więc w sumie to by było na tyle z tego odcinka, mamy nowy towar. Teraz trzeba go tylko rozprowadzić. Więc wielkie dzięki za obejrzenie i trzymajcie się i pomóżcie mi, bo jestem cały połamany i cześć. Hej. Aj, bicie na fanpage, jest was tam 10 tysięcy i wam dziękuję. I do mnie. Dozio, ciebie się nie ma, przecież ty nie istniejesz. Myślę, że dawno z tym rozłączyłem. Cześć. We'll be right back.